nami jest skocznia w Innsbrucku. Z daleka wam pokażę. Ale jeszcze nie raz będziemy mieli okazję pewnie zobaczyć. Nic straconego. Nie włączałem tam kamery, bo... bo był duży ruch. Lepiej skupić się na drodze, aniżeli na nagrywaniu. Jak widzieliście, jesteśmy już na Brenner Passie. Tu widać znaki ostrzegawcze dla motocyklistów. Wyjechać rozważnie, nie przesadzać z prędkością. Się zatrzymał na zdjęcie zrobienie tej autostrady, ale nie wiem, czy mi się uda. Biegnie wzdłuż, ale za wzdłuż właśnie tej drogi, którą my jedziemy, Brenner Pass, że z której strony zawsze będziemy ją mieli. Instrukcja. No, zły bieg w sezon.
szkoda, że tutaj nie widać, co jest za zakrętem. To trochę tak przykrza droga, że tak powiem. Te zakręty są bardzo fajne. O, ten jaki fajny długi. Który momentalnie widać, co jest za zakrętem. Tam jeden jedzie jeszcze motocyklista. Czterech jeszcze. O, tu będzie może bardzo ładny zredukować muszę bieg. Się okno zbierało. Pojedziemy sobie za tym motocyklistą. Że jakbyście teraz spojrzeli na mapę, albo tam do góry, to właśnie po naszej prawej stronie jest Brenner Pass, znaczy ta autostrada. A my jedziemy tą drogą krajową, tym Brenner Pass. Przepiękne widoki. Bezchmurne niebo, bo dzisiaj naprawdę będzie gorąco. A teraz jest, żeby was nie skłamać, przed
godziną 9 rano. Także jeszcze jest chłodno, jeszcze nie zdążyło się to całe powietrze nagrzać. No ja jestem już w drodze od godziny 6 rano. Dokładnie. Od godziny 6 rano. No, piękne widoki z tyłu za nami. Też sobie go wyprzedzimy. Początek tego Brenner Passu jest skręty. Wymaga dużo, dużo uwagi, skupienia się, a teraz już jest, będzie trochę łagodniej. Także można trochę bardziej podziwiać widoki. No, wyprzedzimy też te auta. Ograniczenie jest do 100 km na godzinę. Ja jadę trochę wolniej, bo są zakręty. Jak widzicie, nie ma przed zakrętami ograniczeń prędkości. Trzeba samemu szacować. W niektóre zakręty, to powiem szczerze, że nie chciałbym z tubą wchodzić. Trochę bym się obawiał. Korek. No, no i właśnie, dobrze, że nie jechaliśmy za szybko, bo można by było wylądować na tej Corsie, tak? Czy to tutaj... jest? A, to sorry, Toyota. Elka jeszcze. Na szybie widzicie oznaczenie Elki? No. Szczerze powiem, że nie wiem, jak wygląda Fahrschule w Austrii. Ale ten... Myślałem, że tak jak w Niemczech. Ale może być, że inaczej. Dobra, nie będziemy was męczył w tym korku. Myślę, że to za niedługo się skończy i po prostu sami widzicie, 9 rano w korku z tym. Pozdrawiam. Do zobaczenia za jakiś czas. Znam przyczynę naszego korku. Taki ciągnik się wlecze z przodu. Jak widać, nie ma gdzie go wyprzedzić i dlatego tak się wleczemy. No okej, okay. Jak go uda mi się wyprzedzić, to powrócimy do filmu. Pozdrawiam jeszcze raz. Okej, wracamy. Udało mi się wyprzedzić ciągnik. Tak jak mówiłem, teraz już ta droga będzie tutaj łagodniejsza. Nie będzie tyle zakrętów, co na początku. Widzicie, o, ładna, długa, prosta.
rowie, może uda mi się coś ekstra nagrać. Także zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Nie będę na sobie ciśnienia robił, żeby nagrać. To właściwie trafić w tym miejsce. Nie lubię jechać pod ciśnieniem czasu, to nie tam, nie? Także tam widzicie, nie wiem, czy będzie to widać na kamerze, ale tam u góry właśnie wije się ta autostrada. Kolarze ostro. No super, ten rower zostawił na się. Okej. Okej, zrobimy wam znaczy przerwę na razie to wideo, bo coś ciekawego nie będzie. I wrócimy potem. Teraz się poluźniło. No to wracamy do nagrywania. Który właśnie płynie z naszej prawej strony, o, właśnie go teraz widać. Można się ochłodzić. Rowerzyści. Strasznie domy tutaj położone blisko ulicy. To świadczy, jak mi się wydaje, nie jestem tam żadnym historykiem, ale to świadczy o tym, jak stara jest ta droga. Teraz ludzie stawiają domy jak najdalej od drogi, a kiedyś chyba stawiali jak najbliżej drogi. Delikatny ten Renner Pass. Nie ma jakiś. Jak już wspominałem, nie chcę się powtarzać, ale mimo to tak wspominałem początek. Początek jest taki wymagający. A to końcówka co. To pryszczyk. No, widać znowu, jak ta autostrada się wije. Będziemy właśnie przejeżdżać pod tymi. Wiecie co, że nie wiem, jak się nazywają. To jest strop? Nie, to nie jest strop. Są kolumnami, nazwijmy to kolumny. Paliwo Euro 437. Nie mogę zapomnieć, popełnić błędu
zatankować się tuż przed Włochami, bo jak wiadomo, we Włoszech to jest najdroższe paliwo w krajach chyba Unii Europejskiej, także warto nie zapomnieć się zatankować. Sprawdza, dużo nie będę tankował, ale we Włoszech może nie być tak prosto z tankowaniem, bo jest dużo stacji benzynowych, samoobsługowych. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie. I tam to albo trzeba mieć kartę kredytową, albo gotówkę, ale gotówki też tyle, na ile zatankujesz, nie? Czyli nie możesz 50 euro wsadzić do automatu, bo 50 euro to nie zatankujesz do motocykla, nie? Możesz tam 10-20 euro wsadzić. No i instrukcje są po włosku, czasami jest ten. Można wybrać sobie język angielski, niemiecki lub włoski, ale mówię, no niech się zdarzy, że będzie po włosku tylko i no nie wiem, ja włoskiego nie znam. Piękny widok. Strasznie mnie to denerwuje, jak mam tam tankować. Mało to, że cena, ale jeszcze języka nie znam, nie? Przecież. Dlatego wolę się w Austrii ze spokojem zatankować. Kartę, co ja mam, tą niemiecką, to... Tu jest piękny widok. To mi się tu bardzo podoba. Tu zaraz będzie stacja benzynowa i właśnie tu zaraz się zatankujemy. Tak mówiłem, niewiele zatankuję, ale ruch wahadłowy. Zielone światło. Tylko że specjalnie dla motocyklistów. Fajne taka. O właśnie jest Shell. To jest tam. Tam się zatankujemy, bo za Shellem już jest przejście graniczne. Włochy, no nie ma takiego typowego przejścia granicznego. Brenner. Tu się zatankujemy. Nie będzie to dużo litrów, ale tak jak mówiłem, ja tam w tych Włoszech nie chcę tankować, bo po prostu nie lubię. O, widzicie tutaj? Tylko że ja nawet 100 km nie przejechałem. A ile tu jest? Minimalne? Pięć litrów.
No i przejechałem, we palistówę. A tam, pierdolę, tankuje. Nie. No jak się okazało, bez problemu. Tankowałem tylko tak jak widać, to 3,70 litra, a najmniejsze jest 5. No i myślałem, że będzie mi beczał i będę musiał się tłumaczyć dlaczego. No, ale bez problemu. Nie było problemu żadnego. Albo że będę musiał czasem zatankować, a wiesz, wiecie, różne ludzie mają obyczaje, nie? Nie wszystko można przewidzieć. O, widzicie, tam jest ten właśnie Biker's Home, czyli rest plac, o. Dla tych tam motocyklistów. Fajnie, będę tam, można się kawy napić. 1 euro kawa. Akurat nie miałem 1 euro, się kawy nie napiłem, ale normalnie można się napić na kawy. My jesteśmy na granicy austriacko-włoskiej. Tu jest z reguły taki właśnie mały koreczek. O, ten motocykl już widziałem wcześniej. No, specjalnie, żeby zachęcić tutaj motocyklistów do stawania. No, jakieś tam centrum handlowe, nie? Wyprzedaże, można się przybiec zobaczyć. I ten. No jest tu granica włoska. Kurczę, nie wiedziałem, że we Włoszech 110 na autostradzie można jechać, a 130 na zielonej. No, we Włoszech autostrady są płatne. We Włoszech autostrady są płatne. Co to jest, tokarka? Co? Widać, że dopiero sklepy rozkładają, nie? Mówię, naprawdę dzisiaj... Oj, dawno tak wcześniej nie wyjeżdżałem. Jezus. No ale właśnie to było też takie, miałem marzenie. Marzenie to trochę dużo powiedziane, ale już długo myślałem o tym, żeby właśnie sobie dużo... O! Wcześniej wyjechać. Wcześniej wyjechać i ten. No i pojeździć. Siedzi, widzi, czemu tak reaguje na dziewczynę. Człowiek w Niemczech jest tak. Ja jeszcze mam pracę taką, że. O, nie ma tyle tych dziewczyn. To. Człowieka cieszą takie widoki, nie? Jeszcze bardziej. Kurczę, co jest? Kufer mam zamknięty? Nie, w porządku. No, tak to wygląda. Korki są. Wyłączę na razie może kamerę. Widzicie, to taki handel przygraniczny. W Austrii sprzedałem piwo, tutaj jakieś takie wazony, coś. Tak, to wszędzie, na czym wszędzie. No. Tak, to wszędzie jest. W Polsce też jest taki handel przygraniczny, nie? O, tu widzicie jaki bazar. Konkretny. Coś tam ludzie kupują, nie wiem. Co oni mogą kupować, a kupują. Ja to tylko przejazdem. Dobra, pozdrawiam jeszcze raz.